35 lat temu rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Z perspektywy komunistycznej władzy była to szansa na socjotechniczną operację, która miała pozwolić im na utrzymanie władzy w PRL. Z perspektywy tej części opozycji, która do rozmów zasiadła, była to szansa na poszerzenie sfery wolności. Najważniejszym porozumieniem Okrągłego Stołu okazało się to, które dotyczyło przeprowadzenia kontraktowych, a więc częściowo wolnych wyborów. W chwili, kiedy podpisywano porozumienie Okrągłego Stołu, ani komunistyczna władza, ani opozycja nie miały świadomości, że kontraktowe wybory zmienią dzieje Europy i świata.